Nazywam się Wojciech Górski, jestem pracownikiem Stacji Morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersyteckiego w Helu i mam przyjemność w ramach dzisiejszego odcinka Science Cafe zaprezentować Państwu sylwetkę morświna, czyli jedynego gatunku welenia, który zamieszkuje Morze Bałtyckie. Morświn jest rodzimym gatunkiem ssaka morskiego, który zamieszkuje Morze Bałtyckie. Prawdopodobnie gatunek ten pojawił się w Bałtyku kilka tysięcy lat temu, w podobnym czasie co foki szare. O tym, że morświn jest gatunkiem dość licznie występującym w Morzu Bałtyckim, świadczy m.in. fakt, że do pierwszej dekady XX wieku gatunek ten traktowany był jako gatunek łowny. Pierwsze historyczne informacje o polowaniach na morświny u polskich wybrzeży pochodzą z XIV wieku. W latach 20. i 30. XX wieku morświny uznawano za szkodzące rybołówstwu, obwiniając je za zjadanie nadmiernych ilości ryb i niszczenie sieci. Postanowiono wówczas je trzebić, a za dostarczenie do Morskiego Urzędu Rybackiego dowodu zabicia morświna płacono rybakom premię w wysokości 5 zł. Z tego okresu pochodzą bardzo dokładne statystyki wskazujące na to, że zabijano od kilkunastu do kilkuset morświnów rocznie. Po II wojnie światowej ilość obserwacji morświnów w polskich obszarach morskich spadła do kilkunastu w ciągu dekady. Z tego względu w 1984 roku morświn został w Polsce uznany za gatunek chroniony, a w 2004 za gatunek wymagający ochrony czynnej. Do badań nad występowaniem oraz rozmieszczeniem morświnów wykorzystywane są detektory hydroakustyczne, zwane SIPODami. Urządzenia te pod wodą rejestrują wszelakie dźwięki oraz hałas, różnego rodzaju szumy, natomiast dzięki specjalnemu oprogramowaniu spośród tych dźwięków jesteśmy w stanie wyłuskać te emitowane przez morświny. Projektem, w którym na dużą skalę wykorzystano detektory hydroakustyczne, był międzynarodowy projekt SAMBACH, w którym podjęto próbę oszacowania liczebności oraz poznania rozmieszczenia bałtyckiej populacji morświnów. W wodach o głębokości od 5 do 80 metrów z wyłączeniem Zatoki Botnickiej oraz Wód Rosyjskich rozmieszczono 300 stanowisk pomiarowe, które gromadziły dane hydroakustyczne od początku maja 2011 roku do końca kwietnia 2013 roku. W polskich obszarach morskich rozstawiono 39 tego typu stacji. Na podstawie analizy zgromadzonych nagrań oszacowano liczebność bałtyckiej populacji morświnów na zaledwie 500 osobników. Dzięki technice modelowania przestrzennego udało się stworzyć mapy sezonowego rozmieszczenia morświnów w badanym akwenie. Rozmieszczenie letnie, obejmujące sezon rozrodu, ukazało koncentrację zwierząt w centralnej części Bałtyku, na granicy wód szwedzkich i polskich. Z kolei w miesiącach zimowych morświny rozpraszają się w różne rejony w poszukiwaniu pokarmu, w tym także w rejon polskich obszarów morskich. Detektory hydroakustyczne wykorzystywane są także w ramach lokalnych działań oraz projektów. W ciągu ostatniej dekady w polskich obszarach morskich zrealizowano 3 projekty, w których przy pomocy nasłuchu podwodnego sprawdzono występowanie morświnów. 2 projekty realizowano w obrębie Zatoki Puckiej, natomiast jeden w południowo-wschodniej części Zatoki Gdańskiej. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań wskazały, że w obu obszarach morświny występują całorocznie, przy czym w Zatoce Puckiej najczęściej i najliczniej w okresie zimy oraz wczesną wiosną, natomiast w Zatoce Gdańskiej głównie w miesiącach wiosennych. Obecnie głównymi zagrożeniami dla bałtyckich morświnów są przyłów, hałas podwodny oraz zanieczyszczenie środowiska morskiego. Przyłów rozumiany jako przypadkowe złowienie w sieci osobnika gatunku, który nie był celem połowu, jest uznawane za jedną z podstawowych antropogenicznych przyczyn śmiertelności morświnów na wszystkich akwenach. Powodem, dla którego sieci stanowią tak duże zagrożenie dla tej grupy zwierząt, jest ich budowa. Sieci zbudowane są z bardzo cienkiej, lecz mocnej nylonowej przędzy i stanowią dla morświnów niemal niewykrywalne i trudną do ominięcia przeszkodę. Jednym z sposobów redukcji przyłowu morświnów w narzędzia połowowe jest stosowanie niewielkich urządzeń akustycznych, tzw. pingerów, które emitują dźwięki ostrzegające morświny przed niebezpieczeństwem. Pingery emitują pulsacyjny dźwięk o wysokiej częstotliwości, słyszalny przez morświny. Przyczepione są zwykle do górnej linki wystawianych narzędzi. Zastosowanie pingerów ma tą zaletę, że chroni morświny przed przyłowem, a jednocześnie pozwala na zachowanie tradycyjnych technik połowowych w rybołówstwie. W polskich obszarach morskich, zgodnie z unijnym rozporządzeniem,
Nakaz stosowania pingerów obejmuje jednostki o długości większych bądź równych 12 metrów, które używają sieci skrzelowych w obszarze zachodniej części Zatoki Pomorskiej w obszarze 24 ICS. Niestety jednostki o tej długości stanowią niewielki procent floty poławiającej na tym obszarze, a liczba prowadzonych przez nie połowów oscyluje w granicach 11-14% ogólnych połowów sieciami skrzelowymi. Skutkuje to tym, że znaczna część narzędzi nie jest wyposażona w pingery i stanowi duże zagrożenie dla morświnów. Obecnie w ramach realizowanego projektu przez Stację Morską w Helu oraz Fundację WWF Polska zakupiono 300 pingerów, które bezpłatnie przekazano rybakom. Hałas podwodny jest kolejnym poważnym zagrożeniem dla morświnów. Od XX wieku w morzach i oceanach wzrasta poziom podwodnego hałasu, odgłosów generowanych przez silniki statków i motorówek, prace podwodnych urządzeń hydrotechnicznych, sonarów, echosond, a także akustycznych zanieczyszczeń spowodowanych podwodnymi detonacjami. Ten hałas ludzki podwodno zaczyna przeszkadzać. I to już w tej chwili wiadomo. I hałas został zakwalifikowany jako jedno z zanieczyszczeń morza. Hałas człowiekowi w podwodno nie przeszkadza. Natomiast przeszkadza bardzo przyrodzie. Przeszkadza walerom, przeszkadza właśnie morświnom. Emisja serii krótkich dźwięków o wysokiej częstotliwości, a następnie odbiór odbitych fal jako akustycznego obrazu swojego otoczenia, pozwala morświnowi nie tylko na odnajdywanie pokarmu, ale i orientowanie się w przestrzeni i omijanie przeszkód. Dźwięki powstają na skutek przepływu powietrza przez specjalną zastawkę znajdującą się w jamie nosowej. Następnie są one skupiane w tzw. melonie, czyli dużej poduszce tłuszczowej znajdującej się w głowie zwierzęcia. Melon kieruje dźwięk do przodu w stronę otoczenia, z kolei fale dźwiękowe odbite od przedmiotów w otoczeniu są skupiane przez tkankę tłuszczową znajdującą się w pustej żuchwie oraz wokół niej, a następnie kierowane do ucha wewnętrznego i do mózgu. Po więcej informacji na temat morświnów oraz aktualnie prowadzonych badań zapraszam Państwa na strony internetowe Stacji Morskiej w Helu oraz morświn.pl. Dziękuję bardzo.